czwartek w Centennial Concert Hall odbyła się próba generalna opery Czarodziejski Flet. Jak już informowaliśmy poprzednio, wśród artystów występujących w tej operze mamy kilku rodaków. Przedstawimy ich Wam w kilku kolejnych wydaniach naszego przeglądu. Dzisiaj, jeszcze przed próbą generalną, spotkaliśmy się z panem Tadeuszem Biernackim, dyrygentem tej opery, aby porozmawiać o zbliżającym się koncercie. Panie Tadeuszu, premiera opery Czarodziejski Flet już za kilka dni. Jeżeli chodzi o próby, czy to jest jeszcze ciągle wytężona praca, czy to już raczej formalność? Praca jest bardzo wytężona, dlatego że staramy się wykorzystać każdą sekundę prób, które mamy. Zostały nam w tej chwili dwie ostatnie próby. Dzisiaj wieczorem jest próba techniczna z fortepianem. Jutro mamy próbę ostatnią z orkiestrą, a w sobotę premiera. Także czasu coraz mniej, a zawsze staramy się do końca po prostu doprowadzić każde przedstawienie do jak najwyższego stopnia artystycznego. W sumie całość tych wszystkich prób do przygotowania jednej premiery jest rzeczywiście bardzo mała w naszych warunkach tutaj, dlatego że składa się to powiedzmy z dwóch tygodni prób scenicznych z dyrektorem scenicznym, z dyrektorem muzycznym, solistami, z chórem, a potem przenosimy się do teatru, gdzie mamy w sumie cztery wieczory na to, żeby to wszystko sklecić razem i żeby to jako tako działało. A jest to na pewno w jakimś sensie trudna sprawa do zrobienia, ale robimy to już przez wiele lat, także mamy do czynienia z zawodowymi śpiewakami, zawodowymi artystami i dzięki temu jest to wszystko możliwe. Panie Tadeuszu, czy opera Czarodziejski Flet jest operą trudną czy łatwą dla dyrygenta? Sądzę, że dla dyrygenta każda opera jest trudna. Nie ma opery łatwej, dlatego że w każdej operze są rzeczy, na którymi się trzeba skoncentrować, wyciągnąć wszystkie wartości muzyczne, zmusić wszystkich do tego, żeby razem precyzyjnie, muzykalnie śpiewali, postarać się, żeby orkiestra grała na najwyższym poziomie i żeby to wszystko miało sens muzyczny. Nie jest to opera bardzo, bardzo, bardzo wymagająca w sensie struktury muzycznej, dlatego że jest to powiedzmy opera z okresu klasycznego. Gdybyśmy robili operę współczesną, byłoby o wiele trudniej, dlatego że po prostu sam język muzyczny opery współczesnej jest bardziej atonalny, bardziej trudny do zgrania i skoordynowania. A także pod tym względem jest to muzyka prostsza, ale więcej jest nacisku na to, żeby to zrobić jeszcze lepiej. Rozumiem. Jak wysoko w skali trudności, mówiąc o wymaganiach stawianych przed artystami, umieściłby Pan Czarodziejski Flet? A z punktu widzenia śpiewaków jest to rzeczywiście dosyć trudna opera, dlatego że wymagane są specyficzne głosy. Oczywiście Królowa Nocy jest to głos zupełnie, powiedzmy, nazwijmy to ewenementem w grupie głosów wokalnych. Koloratura ustawiona bardzo, bardzo wysoko. W dwóch ariach Królowa Nocy śpiewa dwa najwyższe F w całym repertuarze wokalnym sopranów. Tak, ja mam nawet pytanie na ten temat, ale poczekamy jeszcze, proszę mi. Jest to bardzo szybkie, niełatwe do skoordynowania, niełatwe do zaśpiewania głośno w dużej sali koncertowej. Także z tego punktu widzenia obydwie te arie są zaliczane do najbardziej trudnych. Wiemy, że rola Królowej Nocy jest raczej trudna. I właśnie ciekawy jestem, czy obsada pani Julii Kogan. Kogan. Czy to zadecydowało o tym, jej umiejętności, że technicznie potrafi to zrobić? Na pewno. Jeżeli ktoś po prostu stara się zrobić Czarodziejski Flet, zawsze zaczyna poszukiwania artystów od osoby takiej, która po prostu może to zrobić. I takich ludzi na świecie nie ma dużo, bo to rzeczywiście jest specyficzny głos, który musi być w bardzo dobrym, bardzo dobrych warunkach fizycznych, a musi być osoba zdrowa,
silna na tyle, żeby to wszystko wyszło. Ciekawostką na przykład jest wideo zrobione na YouTube, gdzie porównywalne jest 10 różnych głosów. 10 różnych sopranów śpiewa właśnie arię Królowej Nocy, jedna po drugiej. I jedną z tych 10 osób jest pani Julia Kogan. O, i jak wypadła? Bardzo dobrze. Aha, bardzo się cieszę. A jak właśnie, jak wyglądał dobór artystów? Czy szukaliście specyficznych ludzi, czy akurat ten był wolny, czy ja nie wiem jak to? W tym wypadku była to ciekawa sytuacja, dlatego że Larry Derosier, który jest naszym generalnym dyrektorem, zaproponował, żebyśmy zrobili operę z całkowitą obsadą z Manitoby. Taki był początek, powiedzmy, myśli. Nie wszystko wyszło tak jak mogło, dlatego że po pierwsze niektóre osoby nie mogły być, miały inne zobowiązania artystyczne w innych miejscach. I w związku z tym, powiedzmy, osoba, o której nasz dyrektor myślał w sensie Królowej Nocy, niestety nie mogła przyjść, nie mogła być z Winnipegu, nie mogła być z Manitoby, tylko musiała być skądś inąd. Tak samo tenor, którego mieliśmy na myśli, w tej chwili jest zajęty gdzieś indziej, także nie mogliśmy zaprosić go tutaj. Także w sumie te dwie role, Królowa Nocy i tenor Tamino, są w sumie spoza Winnipegu, ale reszta składu artystycznego, reszta obsady jest zupełnie albo urodzony w Winnipegu, albo ludzie, którzy studiowali w Winnipegu, albo ludzie, którzy mieszkają obecnie w Winnipegu, czy mają duży kontakt z Winnipegu. Z tego co wiem, w obecnym przedstawieniu pracuje pan, panie Tadeuszu, nie tylko z renomowanymi artystami, ale także z młodymi, którzy dopiero stawiają, że tak powiem, swoje pierwsze kroki. Jak wygląda współpraca tych dwóch, że tak powiem, grup i co trzeba zrobić, żeby skomponować z tego jakiś jednolity zespół, że tak powiem? Współpraca jest bardzo ciekawa, dlatego że w sumie mamy osoby, które rzeczywiście mają więcej doświadczenia w śpiewaniu tych rol, a mamy też osoby, które po raz pierwszy w życiu śpiewają daną rolę. W każdej sytuacji staramy się połączyć to tak, żeby osoba, która robiła to przez wiele, wiele lat, nie nudziła się tym, co robi z nami, tylko żeby dla niej też było w jakimś sensie coś ciekawego, a osoby, które po raz pierwszy to robią, żeby po prostu im to ułatwić. A osoby, które są świeże w tej produkcji, uczą się wiele od tych osób, które coś takiego robiły przez wiele, wiele lat. A osoby, które robiły to przez wiele lat, z przyjemnością śpiewają z innymi osobami, z którymi do tej pory nie mieli tej możliwości. Panie Tadeuszu, co robi operę Czarodziejski Flet tak bardzo lubianą i tak bardzo popularną? Wydaje mi się, że przede wszystkim muzyka, dlatego że to jest najsilniejszą stroną całej opery. Mozart, świetny kompozytor, jest to arcydzieło repertuaru operowego, piękne melodie, kunsztownie skonstruowane grupy wokalne, zespoły, tria, kwartety, kwintety. Jest to rzeczywiście przemyślana sprawa, zgrana pięknie, bardzo, bardzo skomplikowany sposób, patrząc na to z punktu widzenia kompozycji, ale mimo wszystko daje to publiczności zadowolenie. Nie jest to nic takiego, co jest trudne do zrozumienia, jest łatwo po prostu sobie usiąść, posłuchać i w jakiś sposób brać raczej, udział w tym. Raczej łatwa i przyjemna, także nie trzeba wysilać intelektu. A na pewno ludzie wychodzący, powiedzmy, z opery po spektaklu będą pamiętać wiele z tych melodii. I to jest właśnie znak dobrego kompozytora, że potrafi coś takiego napisać, co jest wieczne, zawsze będzie się podobać, zawsze będzie przyjęte dobrze i ludzie będą chcieli jeszcze raz to zobaczyć. A jaki jest ulubiony fragment, jeżeli taki jest, tej opery? W sumie cała opera jest świetna z mojego punktu widzenia. Ja bardzo lubię arię Pamine, Ach ich Fius po niemiecku. Jest to bardzo ekspresywna, smutna, ale pięknie muzycznie napisana aria. Naprawdę jest coś takiego, co po prostu do serca dochodzi. Panie Tadeuszu, jest wśród Polonii spora grupa wielbicieli opery, a Mozarta w szczególności. Jak pan myśli,
czy będzie jakaś odpowiedź, mam na myśli uczestnictwo w tym wydarzeniu, czy tak myśli pan, że tak przejdzie bokiem? No, mam nadzieję, że sala będzie pełna i zapełniona naszą Polonią, dlatego że w sumie jest to rzeczywiście bardzo, bardzo wspaniała opera. Ostatni raz robiliśmy to gdzieś około 15 lat temu i następny raz na pewno będzie dopiero za następne 15 lat, także nie ma takiej możliwości, żeby to widzieć częściej. Obsada jest świetna, a w chórze nawet, w naszym chórze operowym, mamy dwie osoby z naszej grupy polonijnej. I sądzę, że to jest też w sposób ciekawa sprawa, dlatego że mamy okazję, żeby po prostu współpracować ze śpiewakami zawodowymi i śpiewakami lokalnymi. Nie tylko w ramach grupy Soku, ale w ramach... Jesteśmy wśród tych, którzy się naprawdę liczą. Bardzo się z tego cieszę. Panie Tadeuszu, po czarodziejskim flecie czeka pana następne duże wydarzenie. Co to będzie, kiedy, gdzie i jak? Tych wydarzeń to jest parę, ale tak... No, ja mówię o tym najbliższym. Najbliższe to w sumie jest coś innego, dlatego że robimy z baletem występ w Ottawie. 29 maja będziemy mieć wspaniały koncert w sali Jubilee Place, to jest sala liceum MBCI. Wyjątki z broadwayowskich muzykali po polsku. Mamy solistów, pani Mariola Płazak-Ścibik przyjeżdża z Polski, solistka Opery Śląskiej, pan Krzysztof Biernacki, dr Krzysztof Biernacki, który jest wykładowcą na Uniwersytecie w Jacksonville, Florida. Będą solistami, nasz chór, nasi lokalni soliści i robimy po prostu cały program w dwóch częściach. Wyjątki z wszystkich znanych muzykali. Grease, Rent, Fiddler on the Roof, Wizard of Oz. Czyli same przeboje. Same przeboje, wszystko po polsku. Teksty polskie, częściowo dostępne, które można znaleźć, częściowo dorabiane, częściowo teksty, które nam przysłały teatry muzyczne z Polski. I naprawdę będzie to bardzo ciekawa sprawa. Raz to robimy po raz pierwszy, nie będzie to powtarzane, nie będziemy tego robić więcej. Będzie zarejestrowane. Mam nadzieję. Jeszcze jest taka dygresja. Pan mówi, wszystko będzie śpiewane po polsku. Co na to ta niepolskojęzyczna część widowni? A mam nadzieję, że będzie im się to podobać też, dlatego że z kim rozmawiam, to są bardzo zaintrygowani, że można śpiewać broadwayowskie muzykali po polsku. A zatem się pytam, jak to brzmi, czy to jest możliwe, ile tam jest spółgłosek, ile samogłosek i tak dalej, nie? Dlatego że polski język nie jest łatwy do śpiewania, jak wszyscy wiedzą. Także pod tym względem też po prostu mam nadzieję, że osoby, które są zaciekawione tym, przyjdą na nasz koncert. No my z naszej strony będziemy się starać, żeby tak się stało. Panie Tadeuszu, wiem, że pan jest bardzo zajęty, nie chcę zabierać dużo czasu. Było mi bardzo przyjemnie, dziękuję bardzo i myślę, że spotkamy się niedługo znowu. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na operę. Dziękuję bardzo.